Michał Stanek, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Inwestowania z Głową. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Piotrek Minkina, główny ekonomista General Investment TFI. Piotrek, bardzo serdecznie witam Cię w naszym programie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie i spróbujemy sobie dzisiaj porozmawiać o rynku dla odmiany, tak naprawdę o tym, co się dzieje, gdzie jesteśmy. I Piotrek, zacznijmy może od początku. Gdzie nasz rynek jest tak naprawdę fundamentalnie po tych ostatnich 2 miesiącach, a potem przejdziemy do nastrojów i do efektów powoli, może odmrażania gospodarki, tego, jak się nasz rynek na tle innych rynków zachowuje. Gdzie dzisiaj jesteśmy jako globalne rynki? No dzisiaj jesteśmy po dosyć mocnym odbiciu. To odbicie oczywiście było dosyć mocno zróżnicowane zarówno pomiędzy właśnie różnymi giełdami, przede wszystkim różnymi sektorami, co miało diametralny wpływ na to, gdzie są na świecie te główne indeksy. No, Polska na tym tle wygląda tak średnio, można powiedzieć, no bo na przykład w Stanach Zjednoczonych to odbicie cały czas jest kontynuowane. No my od połowy kwietnia w sumie utknęliśmy w takim trendzie bocznym. Są jakby nieśmiałe momenty, kiedy ten trend boczny chcemy przebić, wybić się w górę. Testujemy z drugiej strony od czasu do czasu tą dolną linię. Natomiast no, jeżeli popatrzymy sobie na dane dotyczące aktywności gospodarczej analizowane w różny sposób, czy to na przykład przy pomocy serwisów Google'a czy Apple'a, jak ludność zaczyna się poruszać, jak przedsiębiorstwa zaczynają działać, jaka jest aktywność w różnych takich hubach, powiedzmy sobie, życia codziennego, czyli stacje transportu publicznego, parki, domy, miejsca pracy, no to widać jakiś pewien powrót do tak zwanej nowej normalności, a ten powrót do konsumenta do nowej normalności oznacza też trochę większe wydawanie przez tego konsumenta, no i w jakiś sposób wpływ na gospodarkę, no co w jakiś sposób tłumaczy te wyceny. No, tak jak wcześniej też powiedziałem, one są dosyć zróżnicowane zarówno pod kątem krajów, jak i sektorów. Tutaj też dosyć widać taką rękę tej takiej, powiedzmy sobie, kreatywnej destrukcji, tak? No bo pewne firmy, pewne modele biznesowe pewnie na długo, długo zostaną dosyć mocno dotknięte tą nową sytuacją. Część firm bardzo szybko się przestawi na inne tory, a ta część, która od dłuższego czasu prowadziła biznes, zwłaszcza online, jest no teraz bardzo mocno kupowana. Widzę na przykład Amazon, który jest na historycznych szczytach, a z drugiej strony na przykład Boeing, który jest bardzo, bardzo nisko, tak. Wiesz co, wróćmy jeszcze do jednej rzeczy, ponieważ to jest bardzo, bardzo częste pytanie, które pojawia się wśród inwestorów, wśród klientów. Czy dołek mamy za sobą i to już, co było najgorsze i najtańsze już było? Czy jeszcze mimo wszystko będzie druga fala i jeszcze będzie okazja na tanie zakupy, ponieważ są różne sprzeczne opinie analityków. Jedni uważają, że będziemy wychodzili, dołek mamy już za sobą i mamy V, część uważa, że będzie W i spodziewa się kolejnej fali głębokiej przeceny i jeszcze okazji na tańsze zakupy. Część uważa, że będzie L. Gdzie Twoim zdaniem jesteśmy? Czy czekać mimo wszystko na cofnięcie i na jeszcze na okazję, czy mimo wszystko jest to czas na zakupy, bo dużo taniej już było? No, to jest bardzo ciekawe i trudne pytanie, żeby na nie odpowiedzieć jednoznacznie. To bardziej kwestia tego, do jakiego scenariusza możemy się skłaniać i jakie scenariusze możemy mieć w głowach. No, żeby mówić o scenariuszach, to trzeba sobie przeanalizować to, co się działo na rynkach, no, najlepiej historycznie, i to na takich rynkach, gdzie ta historia jest bardzo długo dostępna. No i na przykład jak popatrzymy sobie na to, jak zachował się Dow Jones w takich różnych okresach typu mocnego stresu rynkowego i słabych danych makro, no to tego typu analiza raczej nam podpowiada, że w którymś momencie jednak dane gospodarcze przeważają, one są jednak słabe i pewnie pozostaną słabe przez dłuższy czas, więc pewnie rynki powinny teoretycznie oczywiście dociągnąć do tych słabszych danych gospodarczych, no bo słabsze dane gospodarcze to przede wszystkim słabszy popyt konsumpcyjny, a słabszy popyt konsumpcyjny no będzie pchał jednak PKB w dół. Więc jakby tutaj prawdopodobieństwo tego, że możemy zobaczyć rynek, patrząc niżej, patrząc historycznie, jest dosyć duże.
Z drugiej jednak strony, na przykład w historii Dow Jonesa zdarzały się takie okresy, kiedy mieliśmy tak zwane w sumie bezrecesyjne dołki potem wyjścia, tak? Czyli rynek bardzo mocno spadał, potem wychodził dosyć szybko z tego marazmu i dawał bardzo pozytywne stopy zwrotu. Natomiast nigdy nie mieliśmy granego scenariusza pod tytułem takie bardzo mocne wyjście przy recesji, tak? Więc no właśnie mówię, że chcę przekazać, że jakby zawsze akcje w jakiś sposób dociągały do tych danych makro. Natomiast no warto zwrócić uwagę na to, że nigdy w tej mierzalnej historii, tej długiej historii, no nie mieliśmy do czynienia z tak mocnymi interwencjami banków centralnych, wrzucaniem takiej ilości pieniądza na rynek finansowy. No i tutaj właśnie to jest akurat argument za tym, że to odbicie może być trwałe. I no może nie, w najgorszym scenariuszu nie zobaczymy tego drugiego dołka, ale po prostu taki trend boczny, który troszeczkę potrwa, zanim rynek się dostosuje, zanim firmy się dostosują, zanim dane się staną lepsze i inwestorzy zamiast sprzedawać akcje, to będą w tych akcjach czekać. No i myślę, że ten scenariusz jest dosyć prawdopodobny. Natomiast co do portfela, no to myślę, że warto zawsze w takich właśnie momentach mocniejszych załamań na rynku, kiedy już panuje kompletna desperacja. Wydaje mi się, że jeszcze tego nie mieliśmy, no ale może to jednak już za nami. Mieć w głowie taki scenariusz, że gorzej być nie może, tak? I jakąś tam ekspozycję na aktywa ryzykowne posiadać. Okej, okay. To o modelowych portfelach i o pomysłach, jak dzisiaj budować i jak podchodzić do swojego portfela, porozmawiamy za chwilę. Natomiast ja się tak cały czas zastanawiam, czy mimo wszystko jednak tego dołka nie mamy za sobą, przez to, że wszyscy wiedzą, że jest źle. Wszyscy spodziewają się dużo gorszych wyników spółek. Wszyscy uważają, że one się pogorszą, no bo część tych takich analogowych, starych biznesów faktycznie bardzo mocno odczuła pandemię i o tym wiemy, no bo sprzedaż spadła, Tak. biznes tak naprawdę gdzieś tam szoruje po dnie, czyli tak naprawdę to już jest w cenach, więc jeżeli nawet te wyniki za drugi kwartał pojawią się gorsze, czy za kolejne kwartały będą dużo gorsze, to pytanie, czy one no, będą spodziewane, więc nie powinny wpłynąć, a z drugiej strony wszystko, co jest troszkę lepsze i gdzieś tam będzie powyżej mimo wszystko oczekiwań takich mizernych, może spowodować, że jednak te biznesy odżyją i też będą okazją do zakupów, jak właśnie przywołany przez ciebie Boeing. No bo linie lotnicze odczuły Może tak strasznie być. pandemię i być może to jest jakiś pomysł, żeby, ja nie wskazuję broń Boże Boeinga, bo nie chciałbym stawiać żadnych tez i broń Boże rekomendacji robić, ale pytanie, czy właśnie może ta przywołana branża lotnicza nie jest takim sektorem, który stoi na dnie, bo nikt nie lata poza cargo, a w którymś momencie wrócimy do podróżowania, pewnie powoli, a może właśnie rzucimy się i to będzie dobra okazja na, czy teraz jest ta dobra okazja na tanie zakupy. No, na pewno dużo informacji w tych cenach jest, ale nadal jest otwarte pytanie, jak długo ta sytuacja będzie trwała, jak dalece tkanka gospodarcza uległa uszkodzeniu, tak? Czyli na przykład, czy firmy, które korzystają z różnego rodzaju programów pomocowych, przetrwają, no, najbliższy rok przetrwają, to pewnie no, wiele z nich przetrwa, ale czy kolejne lata przetrwają, tak? No, przemysł, tutaj przywołałeś przemysł lotniczy, ale on się myślę, że diametralnie zmienił, bo jak się przeanalizuje na przykład ilość linii lotniczych na świecie, to z tego co pamiętam, to jest w około 260, a chyba tam w okolicach 30 było na plusie, tak? Czy miało dużo. Nie Halo wiem, czy Piotrek, się. ja Cię nie słyszę, coś zacina nam. Okej. O, dobra, teraz już chyba jesteśmy, bo coś mieliśmy przerwę, ale już jest w porządku. Teraz już Cię słyszę i widzę, jest dobrze. Chociaż nie, jeszcze mam jakieś problemy, Halo, halo? Piotr, techniczne. Jestem, tak, teraz Cię słyszę. Może złączę Tak, teraz mieliśmy. lepiej? Okej. Tak, czyli jednak przywołany biznes online'owy jednak nam blokuje łącze i się okazuje, że też cierpimy na słabą przepustowość łącz, ale wróćmy do tych linii lotniczych, bo to jest bardzo, bardzo fajny temat, a coś nam uciekło. Aha, okej, okay. No mówiłem o tym, że z tego co pamiętam, to około 260 linii lotniczych na świecie funkcjonowało, natomiast w okolicach 30 było na plusie, czyli miało pozytywny wynik finansowy. To jest dosyć mało w czasach, kiedy gospodarka jeszcze się, kiedy no, lataliśmy, gospodarka, nazwijmy to, była normalna. Więc no, taki sektor jak linie lotnicze
czeka diametralna zmiana i właśnie bardzo wiele niepewności jeszcze jest przed nami, bo pewnie wrócimy raczej do tego, że nie będziemy mieć na przykład linie lotnicze, które będą rządowe, państwowe, a będzie mało prywatnych, no bo to jednak trzeba finansować w jakiś sposób. Jak ludzie jednak będą mniej latać, jeżeli będą latać, to te loty będą pewnie mniej dochodowe i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby myślę, że każda branża tego typu problemy ma jeszcze przed sobą. No i pytanie, ile tej wyobraźni inwestorów, co się może stać, jest w tych cenach? Czy to jest właśnie wyobraźnia pod tytułem, a wszystko będzie dobrze i wszystko wróci do, nie wiem, 70% normy, 80% normy, okej, okay, pewnie tyle jest w cenach, tak? No ale co będzie, jeżeli jednak troszeczkę ten problem zostanie z nami na dłużej i te zmiany w gospodarce będą bardziej fundamentalne, no to się okaże. Piotr, natomiast a, jeszcze miałem jedną, jeszcze, jasne? Jeszcze jedną miałem taką myśl, póki mi nie wyleci z głowy, bo faktycznie te dane makro były bardzo słabe za ten drugi kwartał, tak? Jak popatrzymy sobie na taki modelowy, znaczy one spływają i są słabe. Jak sobie popatrzymy na taki modelowy, na model generalnie tego, w jaki sposób różne aktywa się zachowują względem siebie w cyklu koniunkturalnym, to mamy takie cztery współrzędne, mianowicie maksima PKB i maksima tempa inflacji. Więc jeżeli taki model byśmy na przykład zastosowali do Polski, no to tak, maksimum tempa inflacji było, bo to praktycznie luty, te 4,7, potem teraz już jest w dół. No i można domniemywać, że ten dołek, czyli takie maksymalne przeszuranie PKB, tempa PKB po dnie, no to właśnie był ten drugi kwartał. No i jeżeli weźmiemy sobie właśnie te współrzędne typu minimum PKB, minimum, maksimum tempa inflacji za nami, czyli zmierzamy do tego, że PKB w kolejnych kwartałach jednak powinno być wyższe niż w tym drugim, a tempo inflacji słabnąć, no to patrząc sobie historycznie, to był dobry moment na kupowanie akcji i do dołka, przynajmniej do dołka inflacji te akcje warto na przykład w portfelach trzymać, tak? Czyli to, co mówisz, że sporo tych informacji już w tych cenach wcześniej było, no bo akcje mocno spadły, a teraz jest, no bo wzrosły, bo ten dołek PKB mogliśmy, albo my właśnie mijamy w drugim kwartale. Ja mam wrażenie, że też pierwszy raz w historii inwestorzy bardzo szybko zaczęli myśleć o akcjach, bo faktycznie przez ostatnie lata akcji w portfelach mieliśmy niewiele, tak jako statystyczny Kowalski, bo my myślę, że też inaczej podchodzimy do inwestycji. Ja to powtarzam wielokrotnie, jestem agresywnym inwestorem, u mnie zawsze dużo albo bardzo dużo akcji, ale też moja tolerancja na ryzyko i świadomość tego, jak to się będzie zmieniało, pewnie jest trochę inna od statystycznego Kowalskiego. Natomiast faktycznie u klientów obserwuję, że tych akcji przez ostatnie lata po tym takim złym, przepraszam, dotyku na małych i średnich spółkach w 2008 roku nie było i klienci bali się akcji, gdzieś uciekali w bezpieczne klasy aktywów. Natomiast teraz bardzo szybko po głębokim tąpnięciu, które miało miejsce, klienci zaczęli pytać o akcje, zaczęli wracać do akcji, zaczęli wszystkim rozmawiać, a nie skracać te pozycje, tylko zaczynali myśleć o zakupach i też historycznie najwięcej rachunków maklerskich pootwierało się w przeciągu ostatnich 2 miesięcy, coś czego domy maklerskie nie obserwowały przez lata. Oczywiście nie wiem, jakie za tym poszły zakupy, czy to było na razie tylko rzut na otwarcie rachunków i zobaczymy, co będzie, inwestujemy 1000 zł na próbę, czy faktycznie jakaś taka trwała tendencja, żeby mimo wszystko na rynek akcyjny wrócić i mieć go w swoim portfelu. Powiedz mi, czy uważasz, że to zostanie z nami dłużej, ta część akcyjna w portfelach, że klienci, którzy wykorzystali tańsze zakupy pewnie tydzień, 2, 3 tygodnie czy 4 tygodnie temu, którzy zarobią, to nie skrócą tych pozycji, zarobione pieniądze wezmą i pójdą znowu w dług? Czy będą na stałe już mieli część akcyjną w swoich portfelach i zmienimy mimo wszystko nasze nawyki inwestycyjne, które były różne przez ostatnie lata? No, mi się wydaje, że to się w jakiś sposób uśredni. Tak na pewno część z tych klientów, którzy kupili akcje, jest w jakiś sposób sprzedaje, myślę, że cały czas. Część z tych, którzy jeszcze nie kupili, a widzą, że akcje wzrosły, czyli kupują bardziej wynik, to kupuje w tych dołkach albo po jakichś mocniejszych wyjściach z tych dołków, więc stąd mamy moim zdaniem ten trend boczny, właśnie to jest taka walka tych, którzy kupili i sprzedają versus ci, którzy jeszcze nie kupili albo chcą czasami dokupować i kupują, więc no, to właśnie stąd trend boczny, stąd rynek się nie może zdecydować co dalej, no i no, mam nadzieję, że te nieśmiałe próby wybicia się z tego trendu bocznego przyniosą skutek, jak dane się zaczną poprawiać i jednak ludzie zobaczą, że warto mieć część akcji w swoich portfelach, zwłaszcza jeżeli
one są dobrze dobierane, tak, no bo jednak to, o czym wcześniej mówiliśmy, to różne dotknięcie różnych sektorów, różnych firm, bo to też niekoniecznie jest tak, że jak firma działa w jakimś sektorze, który został mocno dotknięty, to ona musi też być aż tak mocno dotknięta, bo może mieć trochę inny model biznesowy, no ale generalnie selekcja jest w tych czasach bardzo ważna i dynamika, tak, czyli no jednak cały czas śledzenie tego swojego portfela, analizowanie sytuacji spółek, przemodelowywanie tego portfela po zmieniającą się sytuację rynkową. Na pewno też te część aktywów ryzykownych, a przynajmniej takie ułożenie portfela, gdzie część aktywów obarczonych większym ryzykiem jest, temu sprzyja to, że stopy procentowe zostały mocno obniżone, banki, no można powiedzieć, że toną w pieniądzu, kwotują depozyty na bardzo niskim procencie i no, lokaty też są bardzo słabo oprocentowane na jakieś większe kwoty. W związku z tym no, będzie takie trochę naturalne poszukiwanie tej stopy zwrotu, bo jednak jak popatrzymy sobie na inflację, która cały czas jest dosyć spora, no to realnie pieniądze tracimy, trzymając pieniądze w banku. No i to poszukiwanie stopy zwrotu zazwyczaj jest tak, że no, zaczyna się od tych aktywów bezpieczniejszych, tak, czyli fundusze gotówkowe, fundusze krótszego pieniądza, a potem ewentualnie spojrzenie na fundusze obligacyjne i potem mieszane i dalej w kierunku akcji. No, sporo funduszy właśnie tych krótszych korporacyjnych na przykład oferuje bardzo ciekawe potencjalne stopy zwrotu w tym momencie. Wiele tych aktywów też, tak samo jak giełda, się przeceniło. One były tańsze. Teraz te portfele dosyć dobrze yieldują w stosunku do tego, co można zarabiać w banku, więc to jest jakby taki niezły pierwszy krok do tego, żeby sobie otwierać portfele na te aktywa bardziej ryzykowne, a potem tak w zależności właśnie od swojej tolerancji na ryzyko horyzontu inwestycyjnego trochę tych aktywów ciekawszych dobierać do portfela. Dobra, to ja zaraz wrócę do tego portfela, bo ja o tym pamiętam. Na pewno nie zostawimy naszych widzów bez modelowych portfeli, czy próby porozmawiania o modelowych portfelach. Natomiast takie mam jeszcze jedno przemyślenie a propos depozytów i tego, że realnie tracimy swoje pieniądze, trzymając je w banku. Zakładam, że nasi drodzy inwestorzy zrozumieją, że trzymając pieniądze w banku, one nic nie dają, poza tym, że tracą na wartości. Ale zadam się takie przewrotne pytanie, czy wyobrażasz sobie scenariusz w polskim sektorze bankowym, taki, który miał miejsce na rynku niemieckim, że rozpoczęło się pobieranie opłaty od klientów za trzymanie pieniędzy na depozytach. Czyli powyżej 100 tysięcy euro Deutsche Bank pobiera 0,5% od klientów za to, że trzymają pieniądze w banku. Jesteś w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz w Polsce? Bo to niewątpliwie byłby katalizator, który by spowodował, że klienci nagle zobaczyli, że faktycznie moje pieniądze w banku tracą. Jest to tylko skarpeta, ale za to przechowanie muszę płacić. To może wtedy będzie to taki input, żeby pójść i czegoś szukać. Czy jest to scenariusz, który jest niewyobrażalny w polskich realiach? Mi się wydaje, że na tę chwilę sobie to trudno wyobrazić, dlatego że no banki niemieckie to jest strefa euro, więc to są problemy strefy euro i działalność DCB i to jest po prostu pochodna tego, bo gdybyśmy mieli markę niemiecką, to pewnie stopa procentowa w marce by była dosyć wysoka i te depozyty by były na plusie. Natomiast to jest kwestia właśnie problemów całej strefy euro. W Polsce jak nie wyobrażam sobie na razie tego, żebyśmy mieli ujemną stopę na depozycie bankowym. No zero, to, że banki mogą dawać zero albo w pobliżu zera, to sobie wyobrażam, ale ujemną raczej nie. No chyba, że oczywiście, żeby NBP obniżył te stopy do poziomów niższych od zera. Myślę, że nie ma jeszcze kompletnie, nie ma przesłanek i nie ma konieczności, żeby to robić, bo oczywiście w jakiś sposób obniżenie stopy procentowej daje ulgę tym, którzy zaciągnęli kredyty, natomiast widać, że jakoś to nie jest coś, co determinuje uruchomienie akcji kredytowej. To raczej właśnie sytuacja makro determinuje to, jak banki są skore udzielać kredytu i potem tą gospodarkę pchać, więc no, przy stopach procentowych bliskich zeru to narzędzie jest bardzo mocno nieefektywne i no niestety bardziej służy do tego, żeby pogłębiać tą negatywną realną stopę. No i tyle.
Okej, okay. Nie, musiałem zapytać, właśnie bardzo jestem ciekaw, czy wyobrażasz sobie taki scenariusz. Ja myślę, że to byłby impuls nieprawdopodobny do nabyć funduszy i w ogóle do nabyć na rynku, jeżeli klienci uświadomili sobie, że faktycznie dostają rachunek za przetrzymywanie pieniędzy w banku, no to siłą rzeczy kolejka ustawiłaby się we wszystkich instytucjach finansowych chętnych do chociażby porozmawiania, co zrobić, żeby tego, nie wiem, 0,5%, 0,1, jakiekolwiek, nawet złotówki nie płacić, bo banki powinny nam płacić, do tego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, a tu się okazuje, że scenariusze mogą być różne i może być wszystko zupełnie na odwrót. Dobra, Piotr, wróćmy do modelowych portfeli. Spróbujmy dla naszych drogich inwestorów narysować takie grupy aktywów, które warto mieć przez pryzmat ryzyka. Zacznijmy od tego klienta konserwatywnego, tego, który się boi, który nie toleruje zmienności, który nie bardzo będzie w stanie znieść zmienność na rynkach. Od czego powinien dzisiaj zacząć? Od których sektorów? No to głównie od funduszy, które mają bardzo niską zmienność, albo może inaczej od inwestycji, które mają niską zmienność. No i tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, dosyć mocno przeceniony dług korporacyjny jest niezłą alternatywą do depozytów. Potem budować część portfela w oparciu o aktywa. Można powiedzieć troszeczkę bardziej zdywersyfikowane, to znaczy krótsze obligacje skarbowe, polskie czy zagraniczne. I tutaj no też sporą część portfela w tego typu instrumenty. Potem myślę, że kolejnym etapem to są fundusze mieszane, czyli albo stabilny wzrost, albo zrównoważony. No i dosyć ciekawe aktywo w ostatnich czasach, mianowicie złoto, które posiada historycznie niską korelację w stosunku do rynku akcji i pozwala bardzo dobrze ten portfel nam zdywersyfikować pod kątem ryzyka. Czyli dokładając akcje, poprawiamy sobie stopę zwrotu, a z drugiej strony obniżamy sobie całe ryzyko portfela mierzone zmiennością. Czy uważasz, że No i złoto potem. powinien każdy? Czy uważasz, że złoto powinien mieć każdy w swoim portfelu? Ja jestem dużym fanem złota. Uważam, że ono powinno być. Jestem ciekaw Twojego zdania i w jakiej formie ono powinno być. Czy powinniśmy go mieć 1% w portfelu, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt procent, i czy kupować go poprzez fundusze, czy może w czystej formie sztabki monety, którą gdzieś będziemy przechowywali? Oczywiście jest to problem zawsze przechowywania i znalezienia tego miejsca, ale w jakiej formie inwestować złoto i czy to jest ten czas, żeby złoto kupować? To znaczy, tak, no, myślę, że złoto w ogóle zawsze jest czas, żeby kupować, zawsze warto mieć jakąś ekspozycję, dlatego że z jednej strony no, są okresy, kiedy ono dosyć mocno rośnie, i to jest bardziej taka część, nazwijmy to inwestycyjna, i to jest takie jakby nasze ubezpieczenie na te trudniejsze czasy tego całego naszego portfela. Jak sobie przeanalizowaliśmy na przykład stopę zwrotu z wielu aktywów w tym wieku, w XXI wieku, no to złoto jest jedną z lepszych klas aktywów, pomimo też tego, że miało zarówno i dołki, i górki. Więc myślę, że no, w okolicach od 10 do 20% portfela warto tego aktywa posiadać. No i też dotknąłeś kluczowej kwestii, mianowicie w jaki sposób tę ekspozycję budować. No oczywiście w zależności od tego, jaki kto ma duży portfel, tak? No bo warto troszeczkę tego złota posiadać w kruszcu, gdzieś zdeponowanego na przykład w skrytce bankowej. No ale jest to na długą metę dosyć mocno niewygodne i dosyć mocno kosztowne, dlatego że przy każdym zakupie takich mniejszych czy większych sztabek czy sprzedaży no, płaci się dosyć dużą marżę. Natomiast rynek oferuje innego rodzaju instrumenty i to mogą być albo fundusze inwestycyjne, albo coś, co się nazywa ETC, czyli Exchange Traded Commodities. Są to instrumenty finansowe, które są handlowane na giełdach, które można sobie bezpośrednio na przykład kupić na rachunek maklerski, które są tak trochę teraz bardziej technicznie rodzajem asset-backed securities, czyli papierów wartościowych zabezpieczonych czymś, jakimiś aktywami. Tym aktywem jest złoto, które z kolei jest deponowane w skarbcach, czyli emitent takiego ETC dostaje pieniądze od na przykład klienta, bierze te pieniądze, kupuje w banku złoto i przetrzymuje w jakimś skarbcu, tak? Czyli jakby każdy certyfikat, każdy wyemitowany instrument jest pokryty złotem. Oczywiście, no to jest kwestia tego też, czy ktoś ma rachunek maklerski, czy nie, czy ma dostęp na tym rachunku do określonej giełdy, na którym te certyfikaty są handlowane, więc jest to troszeczkę trudniejsze. Najprościej chyba na polskim rynku po prostu szukać funduszy inwestycyjnych, które oferują ekspozycję właśnie na złoto. I myślę, że najlepiej, jeżeli to są fundusze,
które inwestują w tego typu instrumenty, czyli taka bezpośrednia inwestycja i instrumenty, które są zabezpieczone tym złotem. No i dodatkowo myślę, że wartością dodaną, jeżeli chodzi o zmienność portfela, jest zabezpieczenie ryzyka kursowego, tak? No bo normalnie kupując złoto mamy dwa ryzyka, ryzyko ceny złota i ryzyko ceny złotówki do dolara. Może być tak, jak mieliśmy ostatnio, że zarówno cena złota rosła, jak i cena dolara rosła i te dwa ryzyka nam dawały mocno zarabiać. Natomiast na przykład przez te ostatnie kilka dni mamy tak, że cena złota spada i wartość dolara do złotówki spada, więc mamy takie też podwójne, nazwijmy to, uderzenie. No i to oczywiście do decyzji inwestora, czy chce sobie to ryzyko zabezpieczać. No ja uważam, że warto je zabezpieczyć, dlatego że po to, żeby ta zmienność portfela była niższa, żeby to działało jakby na całości, to ryzyko kursowe powinno być wyeliminowane. Okej, okay. Piotrek, muszę Cię poprosić o jeszcze jedną informację, bo będziemy musieli kończyć niestety. Jeżeli dzisiaj miałbyś kupować akcje, na którym rynku na świecie szukać okazji, już nie mówimy o sektorach, ale która część świata dla portfela akcyjnego? W dwóch zdaniach, dosłownie. Myślę, że globalne akcje wzrostu, czyli to bardziej tak typ akcji wzrostowych i na całym świecie pewnie z większym nastawieniem na Stany Zjednoczone i na pewno trochę Polski. Myślę, że w sektorach małych i średnich spółek możemy trochę wartości mieć, ale tutaj bardzo, bardzo ważna jest selekcja i to chciałbym podkreślić, że nie kupujemy całego rynku, tylko kupujemy fundusze, kupujemy albo akcje dobieramy do portfela w sposób bardzo mocno selektywny. Okej. Okay. Piotr, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Niestety musimy postawić kropkę. Z przyjemnością jeszcze bym z Tobą porozmawiał o szczegółach i o rynkach, ale do tego będziemy musieli wrócić w kolejnych odcinkach. Już niestety czas nas goni. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem Piotr Minkina, główny ekonomista General Investment z TFI. Piotr, bardzo Ci serdecznie dziękuję za to, że byłeś. Natomiast Was, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby budować swoje portfele w oparciu o dostępne instrumenty. Nie trzeba mieć wielkich fortun, żeby budować mądrze zdywersyfikowany portfel. Ja zawsze zachęcam do wykorzystania funduszy inwestycyjnych do budowy Państwa portfeli i od tego rozpocząć przygodę, być może potem przechodzić do innych instrumentów i świadomie rozbudowywać o kolejne klasy aktywów, by narażone na większe ryzyko, ale rośnijmy razem z naszym portfelem i z naszą tolerancją ryzyka, które jesteśmy w stanie udźwignąć, że tak powiem, w czasach tąpnięć, bo to będzie taki sprawdzian dla Państwa i dla Waszych pieniędzy, bo to na koniec dnia Wy musicie zająć się swoim biznesem, a pieniądze mają w ciszy i spokoju pracować i dla Was zarabiać, a na pewno nie traci, jak to jest w wypadku lokaty bankowej. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Piotr, jeszcze raz dziękuję za to, że byłeś z nami. Udanych inwestycji i do następnego razu. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.